Dzień dobry. Jak przygotować karpia, aby ta słynąca z ogromnej ilości ości ryba nie miała ich wcale? Jak smażyć filety, aby w środku były soczyste i miękkie, a na zewnątrz chrupiące? Wszystko znajdziecie w tym przepisie, zatem zapraszam Was na film. Karp kojarzy nam się przede wszystkim z daniem, które stawiamy na stole wigilijnym. Jest to przeważnie ryba w formie dzwonka, opanierowana i usmażona na patelni. Dzisiejszy karp, jak widzicie, jest filetem. On tutaj jeszcze ma ości, ale ja Wam wszystko za chwilę opowiem, co zrobić, żeby ich nie było po usmażeniu, a na razie zobaczcie, co będzie potrzebne. Przede wszystkim filet z karpia, taki jeszcze ze skórą. Do tego potrzebne będzie do smażenia masło klarowane, około 40 g. 2-3 cytryny, jeśli większe, wystarczą zdecydowanie 2, a jeśli mniejsze, to oczywiście 3. Z cytryn będzie potrzebny mi ich zarówno sok, jak i kawałek cytryny potem do podania ryby. Tutaj obok znajduje się jeszcze sól. Będę potrzebowała do przygotowania karpia 2 łyżki, a obok znajduje się bułka tarta i mąka. Jest to zwykła mąka pszenna. Z mieszanki bułki tartej z mąką w proporcjach 3:2, czyli na przykład 3 łyżki bułki tartej i 2 łyżki mąki, stworzę panierkę. I powiem Wam z mojego doświadczenia, że jest to do tej ryby najlepsza panierka. Tu obok znajduje się jeszcze masło i jeden ząbek czosnku. Z tego czosnku i masła, jak już się pewnie domyślacie, i odrobiny soli przygotuję masło czosnkowe. Ja proponuję, żeby to był tylko jeden ząbek czosnku, bo jeśli dodacie go za dużo, to zdominujecie zdecydowanie smak ryby. A ten czosnek w maśle ma tylko fajnie współgrać ze smakiem karpia. Co jeszcze będzie potrzebne? Patelnia do smażenia, coś do przewracania ryby, duży, bardzo ostry nóż, to jest ważne, deska do krojenia, miska, folia spożywcza i ręczniki papierowe. Zaczynam od przygotowania karpia, bo takiego karpia należy odpowiednio przygotować. Zacznę od tej strony ze skórą. Jeśli na skórze są jeszcze łuski, należy je zdjąć. Najłatwiej jest to zrobić od strony ogona, tępą stroną noża, przesuwając ten nóż w stronę głowy. Zobaczcie, łuski bardzo łatwo jest ściągnąć. Na takiej skórze ryby może znajdować się jeszcze śluz i taki śluz naprawdę warto zdjąć, dlatego że to on odpowiada potem za tak zwany mułowaty smak ryby. Jeśli macie wątpliwości, czy ryba już nie ma śluzu, czy go ma, albo musicie go ściągnąć, to od strony ogona ściągacie go, zobaczcie, o, w ten sposób w stronę głowy. Zobaczcie, tego śluzu już tutaj rzeczywiście w tej rybie nie ma. To, co tutaj jest, to jeszcze są pozostałości skóry i łuski. Gdyby jednak śluz był, taki filet należy bardzo dokładnie opłukać i osuszyć ręcznikiem papierowym. Odwracam teraz rybę na drugą stronę. Jak widzicie, mięso tej ryby jest już ponacinane. I jest to czynność, którą bardzo Wam chciałam pokazać, jak zrobić, ale niestety w sklepie mieli tylko i wyłącznie ponacinane filety. Dla jednych niestety, dla drugich stety. Myślę, że takie ponacinanie bardzo ułatwia Wam pracę, dlatego jeśli będziecie wybierać, to wybierajcie te ponacinane filety. A dlaczego karpia należy naciąć i to dosyć gęsto, tak co około pół centymetra? Te nacięcia powodują podzielenie ości, które w takich małych kawałkach bardzo łatwo ulegną wysmażeniu w gorącym tłuszczu na patelni. A co ciekawe, tę metodę nacinania filetów karpia wynaleźli i opatentowali Polacy, a dokładnie technolodzy z Morskiego Instytutu w Gdyni. Gdybyście jednak mieli filet, który dopiero wymaga nacięć, zobaczcie, jak to najlepiej zrobić. Mięso należy naciąć dosyć głęboko, tak aż do skóry, ale uważając, żeby nie przeciąć skóry. No i ważny jest również kierunek tego nacięcia. Tutaj zobaczcie, była głowa ryby, tu jest ogon, czyli popatrzcie, w ten sposób dosyć gęsto, co około pół centymetra,
jest nacięte tutaj wszędzie mięso tej ryby. Tu nawet jak się przyjrzycie, to widoczne są kawałki ości. Jeśli filet nie ma już łusek, śluzu, jest opłukany i ponacinany, można go teraz ciąć na mniejsze kawałki. Oczywiście możecie usmażyć również cały taki duży, ale myślę, że jest to o wiele wygodniejsze zarówno na patelni, jak i potem na talerzu przy jedzeniu. Rybę kroję na mniejsze części i przekładam do miski. Karpia nacieram dwiema łyżkami soli i robię to tak dosyć porządnie. Z cytryny, właściwie z półtorej cytryny, wyciskam sok i karpia natartego solą zalewam tym sokiem. I teraz to jest bardzo ważne, aby takiego karpia przykryć szczelnie, najlepiej folią spożywczą. Szczelnie, to znaczy tak, aby nie miał kontaktu z powietrzem. Tak przygotowanego karpia włożę teraz do lodówki. Na jak długo? Jeśli są to takie cienkie filety, w zupełności wystarczy pół godziny. Natomiast jeśli będą to dzwonka, to takiego karpia należy marynować zdecydowanie dłużej, ale więcej szczegółów na temat takiego karpia znajdziecie w innym moim filmie, a link znajdziecie w opisie pod filmem. W tym czasie możecie przygotować masło czosnkowe, bo świetnie pasuje do karpia. Jak to zrobić? Czosnek możecie bardzo drobno posiekać albo przepuścić go przez praskę do czosnku. No i teraz wystarczy połączyć go najlepiej właśnie z miękkim masłem. Jak widzicie, to masło, które ja mam, jest już bardzo miękkie, bo czeka tutaj ze mną od początku nagrania. No i oczywiście doprawiam jeszcze, to są moje propozycje, ale oczywiście próbujcie tego masła. I jeśli macie ochotę dodać więcej czosnku albo więcej lub mniej soli, to już możecie zrobić we własnym zakresie. Tak przygotowane masło należy schłodzić teraz w lodówce. Możecie je albo przełożyć do mniejszego pojemnika, albo ułożyć na papierze do pieczenia i zawinąć w taki rulonik. Potem po pokrojeniu będzie się bardzo ładnie prezentować na rybie. Po półgodzinnym leżakowaniu karpia można odsączać zarówno z cytryny, jak i wycierać z nadmiaru soli. Jeśli martwiliście się, że ten karp będzie za słony od takiej ilości soli, to teraz Was uspokoję, tę sól zetrę. Ona zresztą rozpuściła się częściowo z soku, który bardzo dokładnie odsączę. To też jest ważne, żeby ten sok odsączyć, dlatego żeby karp nie pryskał potem podczas smażenia na patelni. Karpia można już panierować. Przygotowuję sobie panierkę. 3 porcje bułki do 2 porcji mąki. W tak przygotowanej mieszance panieruję teraz karpia. Pamiętajcie, aby mocno go dociskać do tej mąki, po to, aby panierka dobrze przylegała do ryby. Opanierowana ryba gotowa jest do smażenia. Rozgrzewam zatem masło na maksymalnej mocy kuchenki. Ono musi być bardzo gorące, zanim położycie na nim rybę. Warto jeszcze sprawdzić, czy na pewno jest gorące. Możecie przyłożyć kawałek ryby i zobaczcie, jak tak mocno buzuje tłuszcz, to znaczy, że można układać rybę na patelni. No ale teraz jak układać, czy skórą do dołu, czy skórą do góry? Otóż przy smażeniu ryby w filetach ze skórą zawsze zaczynamy smażyć od strony ze skórą do dołu. Po przełożeniu karpia na patelnię natychmiast zmniejszam moc kuchenki do połowy i smażę na stronie ze skórą przez 5 minut. Zobaczcie, jest wtedy tak średnio przyrumieniony. Jeśli macie ochotę, możecie zwiększyć odrobinę moc kuchenki, wtedy będzie bardziej rumiana skórka. I na stronie bez skóry smażę jeszcze 2 minuty. I to w zupełności już wystarczy. Gotowego karpia przekładam jeszcze na papierowy ręcznik, aby odsączyć nadmiar tłuszczu. Karpia podaję z plasterkami wcześniej przygotowanego masła czosnkowego i kawałkami cytryny. Myślę, że jak podacie na stół tak przygotowanego karpia i podanego jeszcze z tym masłem, aromatycznym masłem czosnkowym, które roztapia się na gorącej rybie, niewiele osób oprze się pokusie spróbowania. A jak już spróbują, to myślę, że bardzo polubią właśnie go w takiej formie.
mi pozostaje już tylko życzyć Wam smacznego i do zobaczenia. Dzień dobry! Jak przygotować karpia, aby ta słynąca z dużej ilości ości, jeszcze raz,